Cześć, witam Was w kolejnym odcinku serii Lider na Starcie. To jest seria dla tych wszystkich, którzy zaczynają swoją karierę, chcą poszerzyć swoje kompetencje zarządzania, przewodzenia i organizacji w ogóle. Dzisiaj moim gościem jest Magda Robak, która opowie Wam, czym się zajmuje, co robi. Magda, co robisz? Co ja robię? Robię mi szkolenia, szczególnie koncentrując się na first time managerach tak zwanych, czyli na osobach, które przyjmują, obejmują stanowisko menedżerskie, są awansowane wewnętrznie z roli specjalisty, ale także robię inne szkolenia związane z obszarem na przykład obsługi klienta czy efektywności osobistej, a także doradztwo w tym obszarze. Dużo tematów. Na dzisiaj się skupiamy na first-time managerach, czyli ludziach, którzy nagle okazało się, że mają zespół, trzeba nim zarządzać, a okazało się, że przez kilkanaście lat formalnej edukacji ktoś zapomniał opowiedzieć o tym, jak być szefem. W ten deseń. Tak. Okay. Często niestety właśnie się zdarza, bo często podczas szkoleń nie mam osoby, to jest dla mnie fascynujące po prostu, ponieważ na szkoleniach mam na przykład osoby, które zostały tym first time managerem 2 lata temu, rok temu i przez te 2 lata, przez ten rok nadal nikt im nie powiedział, co należy robić. No to jest ciekawe w ogóle, bo to nie jest takie założenie, że no jak Ciebie promujemy, to wybraliśmy dlatego, że się do tego nadawałeś, masz predyspozycję, no to powinieneś to umieć robić, no to za problem jest, nie? No teoretycznie tak, natomiast problem, jak to nazywasz, jest wtedy, kiedy my tak naprawdę wybieramy osobę na stanowisko menedżerskie nie z powodu kompetencji menedżerskich i potencjału menedżerskiego, tylko z powodu tego, że widzimy, że jest świetnym specjalistą, rewelacyjnym ekspertem, świetnie sobie radzi, to awansujemy go na stanowisko menedżerskie. Okej, to jest taki efekt halo, tylko że kwestia jest taka, bo teoretycznie możemy, ten potencjał menedżerski, skąd wiadomo, że ktoś ma potencjał menedżerski albo go nie ma, nie? Bo pewnie można wpadać testem, ale jak nie mówi się komuś, co ma robić jako menedżer, to testu pewnie też nikt nie zrobi. Skąd ja mam wiedzieć, że mam potencjał menedżerski albo nie? Ty jako specjalista skąd masz wiedzieć? No. Ty jako specjalista możesz to wiedzieć na przykład stąd, że w momencie, kiedy pracujesz w grupie specjalistów albo jesteś włączony w jakiś projekt, w którym uczestniczą specjaliści, to łatwo ci jest nie tylko być ekspertem w swojej dziedzinie, ale również pracować z zespołem. Na przykład łatwo ci jest organizować pracę tego zespołu, na przykład łatwo ci jest uruchamiać ludzi do działania, inspirować ich do działania, mimo że nie masz na przykład oficjalnego stanowiska liderskiego, tak? Więc jeżeli w tych obszarach sobie radzisz, to może być tak, że ten potencjał sobie masz. Oczywiście pytanie się pojawia, czy organizacja daje ci taką przestrzeń, żebyś mógł to sprawdzić. A jak mi nie daje? Bo znaczy, ja powiem Ci tak, że ja robiłem testy Belbina bodajże i naturalny lider wychodzi mi 0. No jak mówisz, że łatwo Ci się angażuje ludzi i tak dalej. Ja 20 lat temu nie wiedziałem, nadal nie jestem pewien, czy mi się łatwo angażuje, czy to jest mega naturalne. Jakoś to wychodzi i nie do końca jestem pewien. Myślę, że w tej sytuacji wiele osób jest, nie? Awansowali mnie. A skąd ja mam wiedzieć, czy łatwo? Czy ja się muszę zachowywać jakoś inaczej? Jak w ogóle myśleć o tym, żeby nie wpaść w panikę, bo teraz ludzie przychodzą do mnie i zadają mi pytania i szukają odpowiedzi na pytania, a ja tych odpowiedzi nie mam, a teoretycznie jako szef powinienem wiedzieć, nie? Bo inaczej się nie nadaje, nie? To mniej więcej tak to wygląda, nie? Jak w tym żyć? No dobra, pytanie też o co ci ludzie pytają, tak? Bo jeżeli cię pytają o rzeczy eksperckie, a jesteś ekspertem, który jest awansowany, no to jakby tu zakładam, że nie ma problemu, tak? Trochę jesteś w takiej roli mentora. Druga rzecz, o której powiedziałeś, to jak z tym żyć w ogóle z tą nową funkcją menedżerską, tak? Właśnie. Rozumiem. No to ja widzę tak naprawdę takie dwie bardzo ważne rzeczy związane z tym życiem. Pierwsza rzecz to bardzo dobre dodefiniowanie, co to oznacza, to znaczy co oznacza ta funkcja tak naprawdę. Dodefiniowanie, w sensie określenie sobie ze swoim przełożonym, być może ze swoim zespołem, jaka ta rola moja jest, czego ode mnie się oczekuje, tak? W jakich obszarach
ja powinnam z zespołem pracować i ten menadżer, tak, czy ten zarządzający, to co to tak naprawdę znaczy? I to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to monitorowanie, czy to, co robię, jest spójne z tym, co powiedzieliśmy sobie, że powinienem robić. Okej, okay, czyli tak, po pierwsze określić, co oznacza bycie tym menadżerem. Drugie, nie tracę mojej wiedzy eksperckiej, ale ta rola się trochę zmienia, bo to jest taka bezpieczna też ucieczka dla części ludzi. Menadżerem jestem gorszym niż ekspertem, to uciekam w bycie tym ekspertem, a tu się trochę zmieniło. A trzecie, trzeba było sprawdzić, czy faktycznie jesteśmy na ścieżce. Tylko to wydaje się, że ale to jest robota do zrobienia. Tego nie było w planie, to musiało być małym dyluczkiem. No to pytanie właśnie, co się zadzieje na tym pierwszym etapie? Co się zadzieje na etapie tego przygotowania mnie do pełnienia roli menedżerskiej, zarówno w zakresie oczekiwań, zadań, które przed mną są stawiane. I tutaj nie mam na myśli zadania pod tytułem masz określony poziom zysku do osiągnięcia. Tak? Mam na myśli zadania związane z tym, jak pracować z zespołem, tak? I co to znaczy zarządzać ludźmi. Druga rzecz to jest to, że dostałeś kompetencje, na przykład podczas szkoleń, tak? Masz już te rzeczy. No i potem duża robota następna to jest to, że tak naprawdę w momencie, kiedy działasz z ludźmi, to monitorujesz to, oceniasz to, czy to, co robisz, jest spójne z tym wszystkim, co wcześniej powiedzieliśmy sobie, że powinniśmy robić. I to jest duża robota. Okej. Okay. No bo to teraz też patrząc trochę z takiej perspektywy, ja zakładam, niestety też w moich obserwacjach najczęściej, nikt Cię nie przygotował do tej roli, nikt Ci nie wytłumaczył, co masz zrobić. Jak masz szkolenie, które możesz zrobić z nami, oczywiście, to jesteś szczęściarzem, ale tak całkiem na poważnie. Najprawdopodobniej większość ludzi wygląda tak. Ponieważ ich szefa nikt nie przygotował w ten sposób, to ich szefowie nie czują potrzeby przygotowania, bo skoro oni przetrwali, to Ty sobie dasz radę. Więc spróbujmy ruszyć od tematu, awansowali mnie, nikt nie przygotował, zależy mi, bo to jest punkt wyjściowy, jak nie zależy, to nie ma sensu słuchać w ogóle dalej, zależy mi, chciałbym to zrobić, czyli co to znaczy to przygotowanie i ta rola menadżera, nie? Jakbym miał w trzech punktach określić po prostu, co to znaczy być menadżerem takim first time? Wow, w trzech punktach określić, co to znaczy być menadżerem, okej. Okay. Menadżerem być, to znaczy umieć i odpowiednio koncentrować ludzi, którymi zarządzam, na wynikach, które mamy osiągnąć. Tak? Czyli jako menadżer mam doprowadzić do tego, żeby cele stawiane przed zespołem były osiągane. To jest pierwsza rzecz. Okej, okay, cele. Tak. Druga rzecz to jako menadżer ja pracuję z zespołem i moją odpowiedzialnością w tym momencie jest zarządzenie zespołem, zarządzenie tym, żeby zespół czuł się zespołem, żeby ludzie potrafili ze sobą współpracować, żeby ludzie chcieli ze sobą współpracować i żeby ta współpraca układała się płynnie. I to jest drugi obszar, czyli zespół, cele zespół. Trzecia rzecz, czy trzy, powiedziałeś trzy, to będą trzy. Trzecia rzecz to to, że jako menadżer jestem również odpowiedzialny tak naprawdę za każdego człowieka pojedynczego w moim zespole. Za to, na ile on się czuje zmotywowany, czy on rozumie, co ma robić, czy on jest świadom swoich celów, czy on się rozwija, tak? Czy jakby za wszystko, co jest związane z człowiekiem. Czyli jeżeli chcemy to uporządkować, to mamy wyniki, mamy zespół jako całość i mamy pojedynczego człowieka, z którym też muszę pracować. A dodałabyś jakiś czwarty, bo ja rzuciłem trzy, bo liczbę trzy lubię akurat. Czy jest jeszcze coś? Czy trzy wystarczą? Dobra, mogę dorzucić czwarty. Nie jestem menadżerem w próżni. To znaczy mam swój zespół, mam swoje cele, mam swoich ludzi, ale mam też swoje otoczenie, w którym funkcjonuję i to też jest moja odpowiedzialność. To mam na myśli? Mam na myśli przełożonego, z którym... Tak? Czy wobec którego jestem reprezentantem zespołu, ale też którego reprezentantem wobec zespołu jestem. Mam na myśli działy współpracujące, być może klientów. Tak? Tutaj też jest moja odpowiedzialność, żeby ta współpraca układała się z jednej strony skutecznie, a z drugiej strony efektywnie. Okej, okay. To potwierdza tylko i wyłącznie to, że to jest sporo
pracy. I generalnie w tej roli menadżera nie mieści się w ogóle ekspertkość. To jest ten jeden z elementów, a to mój menadżer to pijawa i nie zna się na mojej robocie. Pytanie, czy musi. Dlaczego? Ale dlaczego się nie mieści ekspertstwo? Ale absolutnie. My teraz, to o czym w tej chwili mówimy, to jest taka funkcja menadżerska, tak? Ale oprócz tego menadżer może przyjmować na siebie wiele różnych ról w zależności od tego, w jakiej jest sytuacji, tak? Jeżeli jest ekspertem, może być mentorem na przykład dla swoich pracowników, tak? Może być dla nich nauczycielem, tak? Wdrażać ich w pracę, tak? Podzielić się dobrymi praktykami i tak dalej. Może być przyjacielem, bo czasem też tego potrzeba w pracy, tak? A nie tylko menadżera. Może przyjąć na siebie rolę, nie wiem, moderatora pracy czy spotkań zespołowych. Jakby tych ról, tak, podról może być wiele w tym wszystkim. I to ekspertstwo również może być przydatne. Dlaczego? Bo zadałeś takie pytanie, czy ten menadżer musi się znać na pracy. To od wielu lat trwają takie dyskusje, natomiast niebezpieczeństwo tego, że w ogóle się nie zna na pracy swojego zespołu, jest takie, że będzie po prostu dezorganizował tą pracę, bo będzie wymyślał sposoby działania, nie wiem, procesy, procedury, tak, i tak dalej, które po prostu nie pomagają osiągać rezultatów. Okej. To teraz, bo już, już widzę, jak nam się rozszerza i na pewno się w 20 minut nie wyrobimy, bo to jest ciekawe, ale generalnie po prostu jest tak, bo wiem, że z mojej perspektywy było tak, że bardziej czułem się mocnie w rzeczach merytorycznych i dowożeniu wyników niż tej roli menedżerskiej, więc stwierdziłem, że na tym będę bazował, dopóki nie uzyskam na tyle mocnej pozycji, nie poczuję się pewnie jako menadżer, żeby działało. To się całkiem nieźle sprawdziło, tylko tam jest pułapka taka, że jak gasisz pożar, to rzucasz wszystko i robisz robotę za innych. To jest pozbawianie trochę zespołu menadżera i to jest znowu jedna rzecz, bo warto sobie uświadomić, że świat się zmienił po tym, jak jesteś w nowej roli i warto by było trochę przekierować optykę, tak jak ty mówiłaś, monitorować, czy w tych trzech rolach cele, wyzwania, tam było zaopiekowanie się ludźmi i zespołem i czwarty punkt, zadbanie o rzeczywistość. Jak mi z tym idzie? Tak, zdecydowanie. No dobra, to jak to zrobić? Bo to jest nowa rzeczywistość, nie trafiłem na nowy grunt całkiem. Ja nie wiem, nie kumam, nie rozumiem, nie jestem przeszkolony. Jak sobie to prosto, tak żeby każdy mógł zrobić, jak to zrobić? Wypisać sobie cztery punkty, a później co sprawdzać? Jak często sprawdzać? No to zależy oczywiście. Na początku częściej, później może być rzadziej. Natomiast to, co według mnie jest bardzo ważne, to żeby do tego sprawdzania siebie nie podchodzić w sposób taki systemowo-strukturalny. Co mam na myśli? System ocen pracowniczych. Czy co kwartalne spotkania z przełożonym, podczas których, tak, oceniamy pracę mojego zespołu i mnie w związku z tym jako szefa, to jest tylko jedno z narzędzi, które mogę wykorzystywać. Tak naprawdę codzienna moja praca jako menadżera jest dla mnie nieustającym źródłem feedbacku i nieustającą przestrzenią do tego, żeby prosić o feedback. Bo dam Ci takie, że lata całe temu, bo w szkole, tak jak Ty, w momencie, kiedy szkolimy, to tak naprawdę cały czas jesteśmy poddawani ocenie i feedbackowi. Przy każdym szkoleniu dostajemy ten feedback i bierzemy ten feedback. Tak? To jest naturalne, to jest wpisane w naszą rolę. Lata całe temu, w momencie, kiedy miałam przez jakiś czas taką oficjalną funkcję menedżerską, ja w ogóle o tym zapomniałam, nie? Na szkoleniach tak, oczywiście, tak, bo przecież tak powinno być, natomiast w ogóle zapomniałam o tym, że o ten sam feedback ja mogę prosić na co dzień ludzi, z którymi ja pracuję. Jest tylko jedna bardzo ważna rzecz tutaj, według mnie. Mianowicie odwaga do tego, żeby po pierwsze poprosić i odwaga do tego, żeby potem usłyszeć. Okej, ale to teraz, bo to znowu jest kolejna bariera, którą widzę. Awansowali mnie. Wszyscy wokół sprawdzają i patrzą na mnie, czy ja zasługuję na awans, czy ten gość się nadaje. A ja muszę pójść do ludzi i powiedzieć, słuchaj, nie jestem do końca pewien, czy dobrze to robię, powiedz mi, czy dobrze, czy źle. A jak to jak powiedzą, że źle? To pokazuje, że ja się nie nadawałem. To lepiej tego nie robić.
Ale czekaj. Bo to przecież nie jest tak, że w momencie, kiedy oni ci powiedzą, że, no nie wiem, woleliby na przykład, żebyś, nie wiem, częściej z nimi przebywał, tak? Albo częściej im dawał feedback, tak? Albo żeby ten proces jakoś był inaczej ustawiony, to nie skreśla ciebie przecież z roli menadżera. To jest genialna informacja, która daje ci szansę na to, żeby zanim za pół roku zrobisz sobie ocenę półroczną tego, jakim menadżerem jesteś oficjalną, to usprawniać swoje działania na bieżąco. Czyli to jest tak, na bieżąco masz informacje, tak? Drobne, małe informacje możesz zbierać, które na bieżąco możesz korygować. Wiesz co, no ale to po prostu nikt nie lubi słyszeć, że robi coś źle, nie? Po prostu ja muszę udowodnić, że na tym stanowisku, że się do niego nadaje, że nie wybrali gościa przypadkowo, tylko po prostu wyrobiłem faktycznie i się nadaje. Więc tu jest pułapka. Nie, bo z jednej strony nieprzygotowany jest człowiek, z drugiej strony ma poczucie, że powinien się wykazać. Takie jest oczekiwanie, że ma się wykazać. W jaki sposób ja opuszczam gardę totalnie. Bo raz zostanę bęski, że schodówka mi uderzyła do głowy, jak będę próbował ciągnąć na wyniki. Drugie, będą mieli, to mu powiedziałaś, jest cała masa rzeczy, które mu robi źle. No to jest oprócz tego, że jestem niekomfortowo w nowej roli, to jeszcze dostaję całą masę komunikatów, który nie jestem pewien, czy chcę usłyszeć. Jak sobie to dawkować na starcie, nie? Jak sobie to dawkować? No to oczywiście zależy od tego, od naszej odporności i od naszej potrzeby, ale tak naprawdę według mnie też od tego, na czym ja chcę budować tą swoją rolę menedżerską. Bo to, co mówisz, to trochę mi tak idzie w kierunku budowania tego mojego autorytetu w oparciu o stanowisko. Czyli teraz jestem menadżerem, tak? Teraz mam plakietkę, jestem menadżer, to teraz ja mam narzędzia, cudowne narzędzia do tego, żeby tym menadżerem być. Nagrody, kary. I moją wizję tego, jak powinienem funkcjonować. Lepszą lub gorszą, tak? W to nie wnikam. W tym momencie tak naprawdę ja się trochę stawiam w takiej samotnej przestrzeni, że ze wszystkim sobie muszę radzić sama, za wszystko jestem odpowiedzialna sama. Kiedyś nawet bodajże Maxwell, guru zarządzania, powiedział, że na szczycie jesteś sam. To nie jest prawda, bo jeżeli zbudujesz relacje z ludźmi w oparciu o wspólne zasady, wspólne wartości, właśnie wzajemny feedback, tak? Otwartą komunikację, żeby nie popełniać błędów, tak? Czyli żeby ustrzec się przed tym, żebyś ty im zrobił krzywdę, czy oni organizacji zrobili krzywdę, to wtedy wpisujesz feedback w swój naturalny sposób funkcjonowania z ludźmi. To wtedy nie jest nic złego, to wtedy nie jest nic takiego, co mówi, oj, on się nie nadaje. Mhm. To jest po prostu cały normalny sposób funkcjonowania, na który wszyscy się zgodziliśmy. To jest bardzo ważne. Tak, że to nie jest szef, który przychodzi i mówi, tak ma być, tylko uzgadniamy i razem zgadzamy się, że w ten sposób chcemy budować naszą współpracę. Czyli wtedy już nie budujesz na poziomie stanowiska, tylko na poziomie pewnej współpracy z ludźmi, partnerstwa z ludźmi. A powiedzmy sobie szczerze, że podejście stanowiskowo-autorytarne nie zawsze się sprawdza i powoli zaczyna jakby odchodzić w przeszłość. Ale bardzo ciekawą rzecz powiedziałaś teraz, tak jak to powiedziałaś z tej perspektywy, wyszło faktycznie, patrząc tak, zostajesz menadżerem, ale nadal jesteś człowiekiem. Obok ci się otwiera możliwość robienia nowych tematów i teraz kwestia jest taka, dobrze, nic się nie zmieniło pod kątem tego, jak jestem człowiekiem, oprócz otworzyły mi się nowe możliwości związane ze stanowiskiem, ale pewnie dużo osób, ja też tak miałem, dużo osób tak ma, ale ja sobie wyobrażam takiego super lidera, którym chciałbym być, a wiem, że tam nie jestem, tylko że to jest droga. Czyli to jest po prostu ścieżka, zaczynam dzisiaj, otworzyły się nowe możliwości. Warto potraktować to jako początek tej podróży, na zasadzie, dobra, jestem tu, niewiele jeszcze umiem w tej roli, bo się uczę, nikt się nie rodzi menadżerem, potrzebuję dojść tam, a po drodze zbierać feedback z tą otwartością na to, że no nie wszystko wyjdzie po drodze. Kilka rzeczy trzeba będzie pewnie, czy trzeba będzie, teoretycznie warto się uczyć na błędach innych, ale samemu też trzeba coś spierdzielić, żeby to trafiło. To tak mniej więcej dobre samo.
Tak, i też w tym, co powiedziałeś, też powiedziałeś bardzo, bardzo ważną rzecz, mianowicie że ważne jest również takie określenie sobie, jakim liderem ja chcę być. Bo to jest tak naprawdę punkt wyjścia do tego, żeby potem działać i zbierać ten feedback. Bo to powiedzmy sobie tak wprost i brutalnie, tak? Każdemu nie przypasujemy. A przynajmniej jest duże prawdopodobieństwo, tak? Że każdemu nie przypasujemy. Teraz to, co jest istotne, to jakby zbierać ten feedback, który będzie dla nas użyteczny z punktu widzenia również tej roli i tego, jak ja widzę tą rolę, którą chcę realizować. Mhm. To teraz otworzyłaś jeszcze jeden temat, też widzę, że musimy kolejny odcinek zrobić o tym, a jakim liderem ja w ogóle mogę być, nie? Ale teraz tak, żeby domknąć, bo dużo czasu nam zajęło, to w takim razie tak, zaczynam jako menadżer, podsumujmy, zaczynam jako ten menadżer, co mam robić? Krok numer jeden. Spotkaj się ze swoim HR-em, szefem i określcie sobie, jakie zadania wchodzą według nich w zakres twojej roli, czyli czego od ciebie oczekują i czego od ciebie nie oczekują. To dotyczy również decyzyjności, bo to jest też bardzo ważne. Tak? Jakie decyzje możesz podejmować, jakich decyzji nie możesz podejmować. Spotkaj się ze swoim zespołem i z nim, tutaj są różne narzędzia, które można zastosować, i z nim również uzgodnij, w jaki sposób widzicie rolę, czego wzajemnie od siebie oczekujecie, żeby ta współpraca przebiegała tak, jak chcecie, żeby przebiegała. Określić zasady, nie wiem, standardy współpracy, wartości, jak zwał, tak zwał. Natomiast to, co jest bardzo ważne, bo o tym czasem się zapomina, czyli określ nie tylko, czego oczekujemy od zespołu, ale dowiedz się, czego zespół oczekuje od ciebie. Zdefiniuj sobie siebie w tej roli na podstawie tych wszystkich rzeczy, plus, nie wiem, wiedzy, szkoleń, książek i tak dalej. Zdefiniuj sobie właśnie siebie w tej roli, czyli jakim liderem chcesz być. Rób to. Najlepiej, jak potrafisz w tym momencie. Ale też, jak często możesz, oczywiście to nie notorycznie, ale jak często możesz, szczególnie w jakichś sytuacjach, w których masz znak zapytania, albo, nie wiem, za długo jest cicho i za długo wszystkim się wszystko podoba, tak? Więc jak często możesz, pytaj ludzi, tak? I sprawdzaj z ludźmi, czy to, jak sobie określiliście, że takim liderem masz być, tak? Czy chcesz być, to takim liderem jesteś. Czy jest coś, czego możesz robić więcej, mniej, bądź inaczej, żeby być skutecznym, efektywnym w tej roli. Feedback jest to, feedback, tak, informacja zwrotna, to jest jedyna szansa, żebyśmy się mogli rozwinąć tak naprawdę. No bez feedbacku, tak, czy autofeedbacku, czy feedbacku innych osób, my się nie rozwiniemy. Mhm. Okej, okay. Czyli cztery punkty. Pierwsze, określenie oczekiwań ze strony tej osoby, która mnie uczyniła i namaściła na bycie menadżerem. Drugie, spotkanie z zespołem, czego oczekujecie, jak możemy pracować i tak dalej. To można zrobić albo indywidualnie, albo grupowo, w zależności od komfortu, tak, bo czasem przed grupą trudno stanąć. Trzeci punkt, o którym mówiłaś, to określenie, dobra, to ja chcę iść w tą stronę, zacząć to robić, okej, okay, tak jak potrafię w danym momencie, sprawdzić sobie to jakiś czas, czy jestem na ścieżce, na kursie, czy to ma sens i wtedy się zastanowić, co dalej, nie? Czy poszukać wiedzy, czy poszukać wsparcia, ale tej roboty nikt za ciebie nie zrobi, czterech punktów. Nie zrobi. No to znaczy fajnie, jakby zrobił, jeżeli masz dobre wsparcie od HR-ów na przykład, bo czasem takie, tak? Że mamy te programy tak zwane onboardingowe, czyli takie, które wprowadzają w nową rolę, no ale to wtedy nie jesteśmy potrzebni i nie jest potrzebny lider na start, ponieważ to już jest zapewniane przez organizację. Okej, okay, spoko. To w takim razie plan jest, ja sobie zdaję sprawę, że on prosto brzmi, ale wcale łatwy nie jest, bo nie bez powodu brakuje tylu liderów, bo to jest spora praca nad sobą też. Więc mam nadzieję, że to się wam przyda do wykorzystania u was. Jakieś ostatnie słowo zachęty na koniec, jakiś cytat taki motywujący, coś a la Paolo Coelho, nie, wejdźmy głębiej, nie?
jakbym miał się kierować jako first time manager jakąś maksymą, to jaką byś rzuciła? Jaką bym rzuciła maksymę dla first time managera? Zdefiniuj siebie i świadomie idź swoją drogą. Przepraszam, że to nie jest Coelho, to jest Magdalena Robak, ale idź swoją drogą i idź nią świadomie, bo to jest bardzo ważne. Tego za ciebie nikt nie zrobi. Bądź sobą w tej roli. Okej, okay. Bądź sobą w tej roli. O, to jest Magda Robak 2019, to jest 2019, tak, to ten rok. Spoko, to w takim razie aż się prosi, żeby temat rozwinąć, to zobaczymy, może to zrobimy w podcaście, pewnie to zrobimy, bo otworzyliśmy całą masę wątków. Na dzisiaj to wszystko w naszej strony, dzięki bardzo. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Jeżeli interesuje Was temat w ogóle First Time Managera, to subskrybujcie ten kanał po to, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Dzięki bardzo Magda za to, że byłaś z nami, podzieliłaś się tym. I być może zobaczymy się z Wami na jakichś szkoleniach. Ten link do First Time Managera znajdziecie w opisie tego odcinka pod spodem. Jeśli to jest coś dla Was i chcielibyście spróbować, to warto się temu przyjrzeć. Dzięki bardzo, dobrego dnia i fajnych zespołów w takim razie. Dzięki.